dzisiejszym odcinku zobaczycie nasze dwa pierwsze dni w Grecji. Pierwszy dzień okazał się dla nas bardzo pechowy, ale co się stało? No drugi, bo przylecieliśmy w nocy, wylądowaliśmy o pierwszej w nocy. No można powiedzieć, że prawie pierwszy, ale no niech będzie, że ten drugi był bardzo pechowy. Ale co się stało, dowiecie się w dalszej części odcinka. A teraz zobaczcie, jak to wszystko wyglądało od naszego przyjazdu. Środa, 27 lipca 2022 roku. Krzyś jest w Grecji po 3 latach. Ja już byłam 2 razy w ciągu ostatnich miesięcy, na 2, na 3 dni. Dzieci nie były 3 lata przez pandemię, nigdzie nie wylatywaliśmy. Co wziąłeś sobie? No to chodź, ręcznik, chodź. Tyle już nie byliśmy, co? Chyba z 3 lata. No, 3 lata nie byłem. Nie uspójrz się. Nie, nie. Bym się przewróciła okołek. No, jak się ten mówi nazywa? Bo chcę zareklamować. To kto się nazywa? No może te. Leżak z parasolem, taki, proszę bardzo. Takie leżaczki z pokrowcem. Cena 5 euro za 2 sztuki, jeden parasol. Kawa 2 razy mrożona 2,80 i czekolada na zimno 3,50. Takie są ceny Nea Makri. Niedaleko Aten, w stronę maratonu. Halo, panie Krzysztofie, jak się wakacje podobają? Super! Wow, mega! Super! Oceniam w skali 1 do 10, a więc uwaga, 10. Nasza ulubiona knajpa Nea Makri. To Krzysiu, mamy tzatziki, grecką sałatę, cytrynkę. Gdzie są te tzatziki? Tutaj. Ble. No co ty? Nie, mi to smakuje. Patrz. Mama, zobacz, jakie ma fajne dziurki. Dzisiaj Krzyś był bardzo dzielny i w nagrodę dostał super niespodzianki. Wybrał sobie fajny pistolet i samochody. Co to, Krzysiu, są za auta? Lamborghini, no to pokaż. A Lamborghini Aventador i bogatki Veyron. Pokuś. Krzysiu, przecież ty jesteś dzielny. Co? Ale to trzeba tak ściskać, wiesz? Krzysiu, nie rób tak! To trzeba tak właśnie ścisnąć, żeby to się zeszło, wiesz? O, jest
koniec? Nie wiem. Okay. Finish? Okay, mm-hmm. Thank you. Yeah. Krzysiu, pokaż się, pupa boli. Aha. W aptece zrobiono zaszczyt przeciwko tęczcowi, cena 20 euro. Opatrunek, plasterki, które... Pokaż, Krzysiu. Tutaj będą ładnie, zastępują szwy. Zapłaciliśmy 30 euro razem 50 euro. Taka przygoda. Nie walczyłem z żadnymi rekinami. Nie? Ale bolało. Tak? A mówiłeś, że nie bolało. Znaczy trochę bolało, tak szczypało jakby. No. To pogryzłaś tego rekina? Gdzieś ta mama była w wojnie. Co ty, to w morzu było? Jak to? Nie ruszaj, nie pukaj, Krzysiu. No co, będziemy testować pralkę. Pierwsze pranie w naszym domu w Grecji. Dobrze, że mnie więcej nie widać, tylko nogę, bo stoję w majtkach, bo jest strasznie gorąco. Wsypujemy proszek. O, właśnie wsypałam tam, gdzie powinien być płyn i będziemy prać w takim razie. Wszystko ładnie już się pierze, a ja kupiłam dzisiaj tutaj, o, moja ulubiona torebeczka, która jest bardzo pomocna na wakacjach, a ja zaraz między palmami będę wieszać sznurek, bo nie kupiłam jeszcze suszarki, bo nie wiem, czy taką domową kupić, bo często tutaj nad morzem są spore wiatry. Na razie kupiłam sznurek i kupiłam, zobaczcie, takie spinacze. Spinacze one się nazywają. Takie jak kiedyś były w dzieciństwie. Tu kupiłam w promocyjnie, takie plastikowe, 2,40 euro dałam, takie dwa komplety, 12 sztuk niby kosztuje 2,5 euro, a ja dostałam 24 sztuki, 12 plus 12 i za te chyba dałam euro 60, za sznurek 2,20 i zaraz między palmami będę wieszać sznurek i wywieszać pranie. Na ręczniki musiałam je wytrać, a na razie nie mam suszarki, więc robimy domową metodą. Suszarkę. Nie wiem właśnie, czy przerzucać to. O! Za każdym razem, żeby mi to nie wchodziło. I sobie domową suszarkę zrobię. Myślę, o, wiecie co? Chyba nie wiem, jak to będzie lepsze. Tutaj zrobię tak, a tutaj sobie powieszę na jednym. Tutaj zrobimy jedną metodą, tak? Nie wiem, czy ja to umiem. Sobie powieszę, a na drugim... Nie za krótki? Tutaj coś zrobię, nie wiem, jak tam jest. Zaraz otworzę. To teraz zawiążemy drugą metodą. Zaraz, Krzysiu, ci otworzę. Mama robi na ręczniki suszarkę. Zobaczymy, co będzie lepiej. Która metoda. Dobra. Teraz robimy tak. Suszarka, jak się patrzy. Dobra, zobaczymy, która będzie lepsza. Czy będzie się suwać, czy będzie się trzymać. Jestem idealna pani domu, jak widzicie, idealna. A jak? Jesteście ciekawi, byście chcieli zajrzeć, jak wygląda nasza grecka lodówka. Podpowiem wam, że najwięcej mamy wody, ale wam pokażę, jak wygląda nasza grecka lodówka. No to co, jesteście gotowi? Otwieramy lodówkę. Nie znajdziecie w niej za dużo rzeczy, ponieważ my wolimy jeść w knajpie. Tutaj macie właśnie pudełka, sałatkę grecką, którą wczoraj wzięliśmy z restauracji, oraz frutti di mare. Tutaj macie tak zwaną chałwę grecką, robioną z kaszy manny i z różnymi bakaliami. Tutaj mortadela, nie wiem, jak to poprawnie się mówi. Kaja, jak to? Mortadela czy martadela? Mortadela. Ulubiona Krzysia. Tu salami połączone z serem. Oczywiście dużo wody, ulubione serki Kai.
jakby dzieciom chciało się coś jeść, to gotowa. Lasagna, no i oczywiście niezbędne arbuzy, które po prostu są świetne w takie upały. Tu będziemy wyciskać soki z owoców, warzywa. Tu jakieś polskie dodatki, których ja nie spożywam. Mleko, jakieś słodkości dla Krzysia. Tutaj sobie chłodzę szklanki w lodówce. To dobry sposób, bo tutaj nie wystarczy lód i woda. No i tak to, kochani, wygląda. Teraz co? Lecimy w takim razie na plażę. Jeszcze zobaczymy, co robi Krzyś. Krzysiu dzisiaj sobie odpoczywa, bo co tutaj się wydarzyło, synku? Zobaczcie, już się chyba goi, co, kochanie? No zobaczcie już, jak mi się wygoiło. Już się wygoiło? No zobaczcie, jak mi się wygoiło. No, ale nie odklejaj tych plasterków. Mama specjalnie kupiła zastępujące, że nie trzeba zszywać. Nie ruszaj. Okay. Zaraz pójdziemy się przejść, bo dzisiaj cały dzień Krzysiu odpoczywał. Dokładnie. I chyba pojedziemy sobie... w sklepie. Dokładnie. Mam te auta. Ten Lamborghini Aventador i Bugatti Veyron. To w nagrodę, że byłeś taki dzielny, bo miałeś dzisiaj zastrzyk, no, prawda? W pupę. Boli i bolał ten zastrzyk. No, bolał. No ale trzeba było zrobić. Ale dostałam dwie czekoladki, dwa lizaczki jeszcze z artyku. No to rewelacja. To co, zaraz pójdziemy na spacerek. Jak troszeczkę się ochłodzi, pójdziemy sobie na plażę, bo dzisiaj nie wychodziliśmy. Żeby tam się nic nie przydarzyło i żeby Krzysiu dzisiaj sobie odpoczywał po tych naszych przygodach, tak Krzysiaczku? Pani Kaja. Dzisiaj Krzyś był bardzo dzielny i w nagrodę dostał super niespodzianki. Wybrał sobie fajny pistolet i samochody. Co to Krzysiu są za auta? Lamborghini. No to pokaż. A Lamborghini Aventador i Bugatti Veyron. Dokładnie tak, że Krzyś nie może się kąpać. Mieliśmy cały pobyt być w okolicach Nea Makri, ale żeby nie było mu przykro, że my będziemy zażywać kąpieli słonecznych, jutro pojedziemy do naszego apartamentu w Atenach i w następnym odcinku pokażemy Wam nasze ulubione miejsca w Atenach. Zachęcamy Was oczywiście do subowania mojego kanału, także komentowania i lajkowania, tak Krzysiu? No i co jeszcze powiedz? Zachęcisz jakoś widzów do oglądania? Fajne te odcinki są na mamy kanale? Zapraszam Was do oglądania kanału, kanału mojej mamy i papa, do zobaczenia. Subujcie i lajkujcie i komentujcie. Dzisiaj Wam pokażę TikToka, którego znalazłem. I teraz stworzyliśmy go z Kają w mojej wersji. Jakie piękne widoki. O, jakiś Niemiec chyba do mnie idzie. Guten Morgen. Guten Morgen? What is that? Jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.